apelujemy do wszystkich chrześcijan w Polsce, by na nowo odkryli wartość Dnia Pańskiego jako dnia wspólnotowego i rodzinnego świętowania w duchu wiary. Jego istotnym wyrazem jest modlitewne zgromadzenie wokół daru Bożego Słowa oraz Eucharystii, przeżywane zgodnie z tradycją swojego Kościoła. Jeżeli Pan Bóg potrzebuje odpoczynku, to co powiedzieć o człowieku? Każdy człowiek, niezależnie od wyznania i niezależnie od jego religii, potrzebuje odpoczynku. I to jest ta wspólna płaszczyzna szersza niż chrześcijaństwo, która obejmuje nie tylko judaizm, ale obejmuje także każdego człowieka, który rodzi się na tej ziemi. Każdy człowiek potrzebuje stosownego odpoczynku. Apelujemy do pracowników, by w niedzielę i święta nie podejmowali niekoniecznej pracy zarobkowej. Apelujemy do pracodawców, by uszanowali świętość Dnia Pańskiego, nie angażując zawodowo pracowników, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. Apelujemy do parlamentarzystów, by zapewnili takie rozwiązania prawne, które uszanują w naszej ojczyźnie prawo ludzi pracy do niedzielnego wypoczynku i świętowania. Apelujemy do władz, by uczyniły wszystko w celu ochrony niedzieli, tak aby człowiek nie był traktowany jako narzędzie zysku i mógł przeżywać niedzielę zgodnie ze swoimi przekonaniami. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o poszanowanie niedzieli i świąt z uwagi na społeczny pożytek należnego odpoczynku i świętowania, dla dobra naszych rodzin, dla dobra obywateli, naszego państwa. Ekonomia nie zna żadnych granic i prawdopodobnie nie będzie znała nigdy. I my z tym musimy też nie tyle się pogodzić, ile z tym się skonfrontować. I ten apel jest właśnie, wydaje mi się, taką bardzo pożyteczną formą zwrócenia uwagi na to, co my robimy. To znaczy, na co my się zgadzamy.